Otóż witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Farmson. Dzisiaj jak widzicie jest nasz Mercedesik tak jakby na głównym tle i przyczepka. Może zapytacie skąd ta przyczepka, co to się w ogóle dzieje? Przecież to nie wasza przyczepka, znowu kupiliście coś? No nie kupiliśmy, przyczepka jest pożyczona od pana Zbyszka. A zapytacie co robiła pana Zbyszka, co robi przyczepka od pana Zbyszka? Otóż... O! 60... Przyczepek. No, został odnowiony. Czekajcie, ja dzisiaj będziemy sobie wapno rozwozić na pola. Ja już sobie wsiadam i będę rozmawiać w drodze. O, cyk, zapalamy. No, otóż zapytacie, co ten, co w ogóle, co za 60, gdzie jej nie było? Otóż na sianokosach już jej nie było wcześniej. Ogólnie jak Łukasz wyjeżdżał, to wtedy pojechałem, tam musiałem go odwieźć. No nie na Norwegii, ale tam gdzieś tam, nie wiem czy tam, a nie wiem czym on tam w końcu pojechał do tej Norwegii, kurka, nie interesowałem się tym za bardzo. Ale i wziąłem tą 60 na przyczepkę właśnie, najpierw byliśmy u pana Zbyszka, później wróciliśmy od pana Zbyszka z przyczepką. 60 czypeka starego się wzięło na przyczepkę, no i została zmieniona. No co zostało zmienione, no? Zmieniona została kabina. Kabina została zmieniona, tutaj wszystko pomalowane, ten tak i tłumik czy coś, czy dach, no nie, no dach, bo kabina była używka, nie, nie była nowa kabina, to zostało, ale silnik, wszystko było rozebrane. No pan Zbyszek się szybko, bardzo szybko się przyznam, z tym uwinął, naprawdę nie widzieliśmy, że ta 60 tak szybko będzie gotowa. Ale zapytacie też, po co nam ta 60? Przecież już powoli na gospodarstwie właśnie pozbyliśmy się jednej. Po co druga teraz jeszcze remontować? No bo otóż to, że paszowóz, no myślimy nad paszowozem jakimś i taki ciągnik będzie dobry do paszowozu, nie? Podepnie się go do paszowozu, będzie cały czas stał przy paszowozie. I w 914 będzie... 914 będzie cały czas jako... Taki ciągnik do ładowania, bardziej na farmie, ale spokojnie na ten. Na pola też będzie wyjeżdżała. Bo też jest dużo roboty dla niej teraz, ale. Ale właśnie tak jak mówię, że. Będzie teraz na gospodarstwie. Razem z tą 60. 85, no. To z 85 jeszcze nie mam pomysłu, nie mam pojęcia. Też ją będziemy może co odremontowywać, czy nie? Wysypane. Łychę przyznamy się wam, zakupiliśmy nową. Łyżkę Kołaszewskiego oczywiście. Jednak po tych... Dobry sprzęt. Tu już końcóweczka taka wapna jest. To pole jest już rozwiezione, tam dwa pola też już rozwiezione. Tylko niestety było tutaj, bo nie daliśmy rady tego ułożyć. No ułożyć, no po prostu dostawca tylko mógł tu, mógł, no. Wygodnie mu było, bo to przy okazji nam tak przywitał, no. To nie będziemy ładować go za wiele, bo to... Aha, kurka, się wysypało troszkę, to nic. My... Pełna 60, no. A jeszcze RZ-ka, zapytacie, czy nasza, czy ten? Nie, spokojnie, nie nasza, pożyczana oczywiście, bo nas nie stać na takie rzeczy. Nie no, wiecie, używa się teraz na kilka lat. To przecież wapno nie co roku wapnujemy. Więc jest to aż takie potrzebne, no. Dobra, co wam jeszcze tu z takich nowości? No, rolnicy będzie wracać. Damy troszkę wyższy bieg, bo... A taki żwirek to jest, ale taki, no naprawdę fajnie udeptany, wywalcowany. Brat będzie wracać w... A już niedawno, niedługo, znaczy... nie, już następny vlog chyba będzie z nim. Wrócił, zarobił pieniądze. Nie wiem, czy tam bym... Chyba go wywali przez to nagrywanie, czy coś tam, no. Trudno, pieniądze zarobił, może właśnie przeznaczymy to wszystko na ten paszopus. A spróbujemy tu skręcić. Nie wiem, po co kierunek daje na takiej drożce, ale... Ale dla bezpieczeństwa to tam... Co wam jeszcze o tym czypeku tutaj opowiem, no... Teraz naprawdę jest wygodniej, bo troszkę kabinę wygłuszył. To jest już duży plus.
O, tu jest ten, od tego gościa tam co widzieliście, to gospodarstwo z owcami. Pożyczamy tam od niego owiarkę tam, bo to owiarka, ja też nie mamy swojej owiarki. Lecimy tak przez łąkę. Jeszcze ktoś stoi, nie zebrał kurka, tak trzeba je zbierać. No nie wiem. Tu już troszkę też... właśnie, to dostało... O kurczę. Ale, no i teraz są brzytwa hamulce, nie? Zajedziemy troszkę po tym zbożu. Zapomniałem, że tu jest ten płotca. Ej, żebyś mi tutaj nie porościnali właśnie nowych oponek. Takie rolnicze dostały dodane. No, i co jeszcze? Zostało dodane oświetlenie robocze w końcu takie, że można naprawdę po nocach robić. Co prawda, tak jak mówię, teraz już 60 nie będzie w polu robiła za wiele. Ale zawsze to coś będzie, nawet na ten paszowóz w zimie, przecież to się najczęściej właśnie ten paszowóz, ten to przecież... Dobra, włączony wałek poszedł i jedziemy. W zimie to właśnie się głównie z tego paszowozu korzysta, więc będzie to... No ale w tym roku nie wiem jak z tymi krowami, bo to planujemy tam stodołę, no już... Dostaniemy na pewno dotację na nią. Na rozwój gospodarstwa to 500 tysięcy aż. Nie wiem jakim cudem nam przydzielili na młody, no i młody rolnik i wszystko, no, wszystkie trzy dotacje tak jakby. No nie mam pojęcia jakim cudem to się stało. Ale daliśmy radę. No i zostało nam to dane. I musimy rozwinąć w tym no na wiosnę już zacząć wykopy i wszystko. No i przez zimę jeszcze będziemy chyba chować jakieś krówki. A na lato może, o, może zrobimy taką jakby wiatkę, może nie wiatkę, nie wiem. Tak, żeby miał jakieś schronienie, bo one będą, może głównie na pastwisku, zmniejszymy na pewno, sprzedamy parę krów tych, ale, no bo tą oborę trzeba gdzieś budować i mamy ją zamiar budować w tym samym miejscu, co jest, bo naprawdę jest to wygodne miejsce. I się ma blisko do nich. Także to by było ok, nie? Ale tak jak mówię, no kwestia gdzie dać te krowy teraz, no to będzie chyba myślał bardziej Łukasz. No, co jeszcze? O, cieczkarnię chyba wynajmiemy. Nie wiem jeszcze, nie znam dokładnego terminu, naprawdę nie znam. Ale już dzwoniliśmy, mówi, że wolne terminy ma, więc spokojnie. Kanał, on też prowadzi taki kanał na YouTubie, takie fajne vlogi, naprawdę, gospodarstwo rolne Mazowszaki się nazywa, także polecam zajrzeć, kuknąć co tam u niego. I chyba nam przyjedzie z New Hollandem też szósteczką, będzie nam woził z nami, my już pewnie nowym nabytkiem będziemy wozić. I będzie wozić z nami, no jako ktoś z nas będzie wozić jego New Hollandem. A on sobie będzie sieczkarnią, bodajże ma tam Jaguara, tego z nie najnowszych modeli, ale Kempera ma naprawdę już szerokiego, chyba sześciorzędkowego nawet, więc o, kukurydza nasza to nam pójdzie, ale nie, tylko my bierzemy tą kukurydzę, więc to jest przynajmniej tyle uzasadnione, że tak pół, jak przyjedzie, to tu będzie pół wsi brał, także taki plus. No co by tam jeszcze tutaj o takich jakichś nowinkach, nowościach, opowiadać na 60, opowiedziałem. O, no właśnie, co z tą 85, napiszcie, o. Może napiszcie w komentarzach, do czego by nam była potrzebna jeszcze, no bo tak w sumie robota się dla niej kończy, bo może się, nie no, no już wszystko będzie robione nowym ciągnikiem. Tym nowym, naprawdę nowym, nie 914 jako nową, tylko nowiutkim. 914 będzie jakaś taka pomoc, no 60 będzie cały czas na gospodarstwie, no i to za bardzo to z tą 55 robić, no ona kiedyś była głównym w gospodarstwie, a teraz nawet nie będzie co miała. Piszcie w komentarzu, czy ją sprzedawać, czy ją remontować, po co by nam była w ogóle jeszcze. Bo 60 odremontowaliśmy, to nie będziemy jej sprzedawać, chyba żeby do paszowozu może dać tą 85. Jeszcze zostało ten kogucik, właśnie kogucik świeci w końcu. W starym czypeku nie świecił, tak średnio świeci.
Co, no, o, jeszcze będzie wywieziona, ale to już chyba nie będziemy wam nagrywać na pryzmę, będzie wywożona. Wywożony gnój. I później z pryzmy, cyk, będziemy rozwozić na Polko. Będziemy ładować nowym nabytkiem i później to zaorywać od razu nowym nabytkiem, żeby przetestować i tura, i jak się sprawuje taki ciągnik w orce. Co, no chyba już tutaj wykorzystałem temat. Tak w większości. Wapna jeszcze nie wykorzystałem, jeszcze cholerę wapna. Naprawdę ten pomieści, naprawdę. Tu wapna tutaj. Tu już jest całe wywapnowane. Wyłączymy. Jedziemy może. A. Pojedziemy sobie na jedno jeszcze pole tam. Ale nie wiem, czy już wam będę nagrywać. Ziemniaki właśnie trzeba jeszcze by było skopać. Tutaj nasza kukurydza, no ładnie puściła się, tak przez pewien czas myśleliśmy, że nic z tego, a tu ładnie się. Ach, pomijam pole. Ja tam chciałem jechać. Także dojadę do pola i będę chyba zakończać tego vloga. Brudne oponki mam. Tam trochę błota było. Ale. I teraz naprawdę z tą 60 to jest no dużo większa wygoda, mam, miejmy nadzieję, że to nie będzie się psuło. Fajnie się rozpędza i gaz jest taki, jak powinien być, można by. Także naprawdę lipy nie ma aż takiej. Gdzieś jest w hamulce, to ten pan Zdyszek, Zbyszek, brzytwę dał w hamulce. Hamuję to od razu. O, co jeszcze z bizonem może? Z bizonem poszedł na złom niestety. Odszkodowanie dostaliśmy. Przyznam się wam, większe niż bizon był warty. Ale to też tam trochę zboża spaliło, ale co to za zboże było? Więc... O, tu nasza też kukurydza, patrzcie jak daleko, jak długo, jak ten, no. Będzie roboty, będzie. Nie, no dobrze. A już nie będę tak dojeżdżać do pola. Pożegnam się tu z wami. Nasze silnik. No, także jak oglądaliście do końca, napiszcie hashtag kukurydza albo kuku, jak tam wolicie. Będzie za niedługo koszona, także fajny już wieczorek właśnie, bo pojechałem dzisiaj z rana, no tą piątkę. Jest brudno, no. To wam tu jeszcze pokażę, no. Na obciążniki zostały dodane. No i tu ogólnie pomalowane ładnie ten, a troszkę stare, nalepki stare zostały, ale to tam. Ogólnie ładna, ładna 60, naprawdę. Podoba mnie się. Także, no nic, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć.